Jest 15. Słuchają Państwo pierwszego programu Polskiego Radia. Zapraszam na aktualności, które przedstawi Izabela Kuczyńska. Po zaprzysiężeniu w Sejmie i uroczystej mszy, ceremonia na Zamku Królewskim, prezydent Duda odebrał insygnia najwyższych odznaczeń państwowych. W aktualnościach także kolejne oceny orędzia nowego prezydenta. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz ma mieszane uczucia. W czarny czwartek na warszawskiej giełdzie gwałtownie spadają akcje banków. Ceremonii w Sejmie i uroczystej mszy w archikatedrze, centrum wydarzeń związanych z początkiem prezydentury Andrzeja Dudy stał się Zamek Królewski w Warszawie. Prezydent odebrał tam insygnię Orderu Orła Białego i Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski. Został tym samym wielkim mistrzem kapituły tych odznaczeń. Po ceremonii zabrał głos i było to drugie dziś publiczne wystąpienie Andrzeja Dudy. O czym mówił prezydent? To pytanie do Tomasza Majki, który obserwował uroczystość na Zamku Królewskim. Sama ceremonia w sali wielkiej rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Polski. Dyrektor Zamku Królewskiego, profesor Andrzej Rotermur, mówił, że ten gmach był i jest historycznym centrum życia politycznego Polski, symbolem jej niepodległości, a sam prezydent deklarował, że chce nawiązywać do najlepszych tradycji tych orderów. Aby otrzymywali je ludzie godni, ludzie, którzy wpisali się w istotny sposób w polską historię, ludzie, którzy dla Rzeczypospolitej mają rzeczywiście znamienite zasługi. Ważne dla budowania naszej tradycji, bo te ordery, dekorowanie nimi także tradycję buduje. Andrzej Duda przypomniał, że wkrótce będą dwie wielkie rocznice, gdzie te ordery będą ważne, czyli w przyszłym roku 1050-lecie chrztu Polski, a później 100-lecie odzyskania niepodległości. Prezydent dodał, że nie ma dziś poczucia, aby na te ordery zasłużył, i zadeklarował, że będzie czynił wszelkie starania, aby na koniec prezydentury Polacy uważali, że był tych orderów godny. A dziś prezydent Duda będzie przemawiał jeszcze dwa razy na placu Piłsudskiego podczas uroczystości przejęcia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i na finał dzisiejszego dnia przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu. Andrzej Duda i jego małżonka Agata już dziś po raz pierwszy są w Pałacu Prezydenckim. Dotarli tam limuzyną, w planach był spacer. Stało się jednak inaczej, na trasie ich przejazdu ustawiło się wielu warszawiaków. Głosowaliśmy na pana Andrzeja Dudę i tutaj przyjechaliśmy, powiedzmy, świętować. To wielkie święto dla nas jest po prostu. Krzyczy się z biało-czerwonymi flagami, aby powitać prezydenta. No.